Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na drugą prolekcję z ostatniego Kryptostoku. Wystąpią dziewczyny, które odpowiadają za kampanię Nie Pierz. Chodzi oczywiście o przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. Zapraszam, jeżeli będzie jakiś problem z dźwiękiem, to z góry przepraszam. No niestety nie nagraliśmy na kamerze dźwięku i trzeba było ręcznie synchronizować. Zaczynamy. Dzień dobry, dobry wieczór. Czy jest ktoś, kto jest początkujący w krypto? Ale zakładamy, że wszyscy jesteście kryptoentuzjastami i... Czym jest krypto? Dobra, nie ma początkujących, są sami starzy wyjadacze. Okej, wy jesteście specjalistami od krypto, my jesteśmy od PR-u, można powiedzieć. I co, nie będę mówić za bardzo teraz, szczegółów, o tym haśle za chwilę, tylko słuchajcie uważnie, bo będzie quiz, będziemy was rzucać przedmiotami. Mam nadzieję, że macie kaski. Nagrodami, dobra, coś wymyślimy. Dobra, to opowiadaj. Czyli zakładam, że tutaj są sami kryptoentuzjaści, ale pewnie macie wśród znajomych albo w rodzinie takie osoby, które nie do końca są. Ja na przykład zawsze jak przyjeżdżam do domu, to słyszę: o, jeszcze nie przyszli po ciebie smutni panowie w niebieskich mundurkach, albo jest jakaś afera krypto, to też do mnie dzwonią, czy to już ciebie dotyczy. I dlatego do was pytanie, jaki jest PR w ogóle kryptowalut tak poza naszym światem? Co się mówi o kryptowalutach w mainstreamie? Handel dzieci, narkotykami, bronią. Dokładnie. No dobra, na wszystkim komu to potrzebne. Komu to potrzebne? Nic się nie mówi. No tutaj Rafał, tak, zauważył, że rzeczywiście w mainstreamie głównie nie działa. Przycisk w prawo, strzałeczka. No wiem, nie działa. Dobrze, to ja będę klikać. Rzeczywiście, w mainstreamie, w głównych mediach, główne media podłapują temat kryptowalut jako coś złego, że służą tylko i wyłącznie do prania pieniędzy, do finansowania terroryzmu, to narkotyki, sprzedaż organów. No i oczywiście to są poważne rzeczy i wiadomo, że... Zaraz przejdziemy. I nie, rzeczywiście nie będziemy ukrywać, że przestępcy wykorzystują do tego kryptowaluty i do prania pieniędzy i że czasami niektóre giełdy również są w to zaangażowane, ale jakby nie można przeczytać, że kryptowaluty to jest blockchain, czyli technologia, która może zrewolucjonizować gospodarkę i że jest naprawdę bardzo innowacyjna i może pozytywnie wpłynąć na rozwój na przykład państwa. No i częściej właśnie pojawiają się w mediach takie negatywne przykłady wykorzystania kryptowalut. Tak, no śledzimy, co się tam dzieje w mediach, także ewidentnie nagłaśniane są te najciekawsze. Google Alerts i najczęściej to są negatywne nagłówki do nas docierają. No i tak, mówi się, że kryptowaluty to w ogóle idealne narzędzie do prania pieniędzy. Czy wiecie, co to jest pranie pieniędzy? Nie. Jaka jest... Jak zostaną banknoty w spodniach, to się odbierze pieniądze. Ja jak znalazłam ostatnio w błocie, to też 10 zł, to też musiałam wyprać w pralce. No, ale tak teoria mówi, że pranie pieniędzy to jest wprowadzenie nielegalnie zdobytych pieniędzy, na przykład przez handel narkotykami albo przez jakieś inne nielegalne działania, do legalnego obiegu. Przez oszustwa. Tak, przez oszustwa. I pranie pieniędzy składa się z trzech etapów. Czy ktoś wie z jakich? Otwórz pralkę, włóż pieniądze, zamknij pralkę. Dokładnie. Coś w tym jest. Dobra metafora.
A kryptowaluty wykorzystuje się głównie w pierwszym i w drugim etapie. Te etapy to jest lokowanie, czyli wprowadzenie nielegalnie zdobytych pieniędzy do legalnego obiegu. I tutaj właśnie przestępcy mogą wykorzystywać kryptowaluty do tego, żeby je wprowadzić do obiegu. Później jest maskowanie, czyli robienie różnych skomplikowanych transakcji, żeby ukryć pochodzenie nielegalnych środków. I na koniec z powrotem jest to integrowanie, czyli wypłacanie tych pieniędzy, zamienianie w gotówkę lub w inne dobra, nie wiem, w mieszkania, w super drogie samochody, w dzieła sztuki i tak dalej. No i teraz przejdziemy do statystyk. Czy słyszeliście o statystykach Chainalysis? I w ogóle o jakichś statystykach dotyczących raport kryptowalut? Raport wyszedł niedawno, nie? Ktoś czytał? Pieniędzy. Kto czytał raport? Ręka do góry? Ten, teraz, co wyszedł w lutym teraz. Ale co Chainalysis? Tak. Oczywiście. Jedna osoba, ktoś jeszcze? Jaki wniosek z tego raportu masz? Taki jeden najważniejszy. Nadal, jakiś. Pranie pieniędzy za pomocą krypto to jest ułamek czegokolwiek, całego ruchu krypto, więc to jest walka z wiatrakami. No, dokładnie tak. Znaczy od 2019 roku rzeczywiście przestępcy włączyli kryptowaluty do swoich działań i na przykład w 2019 roku między portfelami zostało przeniesionych 2,8 miliarda dolarów w bitcoinach. To nie dotyczy wypranych pieniędzy w 2019. Tak, zostały przeniesione między portfelami pieniądze, które gdzieś zostały ukradzione. I te transfery dotyczyły głównie dwóch giełd, Binance i Huobi. Są to jesteś przedstawiciele tych giełd? Nie. Nie. Wiem, że są używane do prania, bo mamy często. Natomiast... Nie chcemy podpaść tak szybko na samym początku. Natomiast rzeczywiście od momentu, kiedy powstał Bitcoin, czyli w 2009 roku, wykorzystano tylko 2,5 miliarda dolarów w Bitcoinie do wyprania pieniędzy od 2009 roku. A w porównaniu... 19? Od 2009. 2000, od 2009 wyprano w Bitcoinie tylko 2,5 miliarda dolarów, a w porównaniu do walut fiducjarnych rocznie pierze się 1 biliard dolarów. Także to jest 400 razy mniej niż walut fiducjarnych. Możesz tam tak pytać. A nasz świat w ogóle pranie pieniędzy kosztuje od 2 do 5% rocznego PKB, to jest około od 800 miliardów do 2 bilionów rocznie. Tracimy przez pranie pieniędzy ogólnie. I co jeszcze? No właśnie, to jest taki ułamek. 0,05% wszystkich transakcji kryptowalutowych, jakie są w ogóle wykonywane na świecie, dotyczy prania pieniędzy. Także słuchajcie, bo będzie sprawdzian. Ojej. No dobrze, a jak myślicie, dlaczego w ogóle zależy nam na tym jako kryptoentuzjastom, żeby mówić o tym i dbać o dobre imię kryptowalut? Po co o tym mówimy? Dlaczego to dlaczego jest mówimy? Dlaczego, ważne, dlaczego żeby chcemy ten PR... dbać o dobry PR kryptowalut? Dokładnie, to jest najważniejsze, że... Tak, no a jak ludzie się będą bać, no to wiadomo, że... Ciężko będzie adopcję kryptowalut w życiu codziennym. I rzeczywiście tutaj ktoś chyba powiedział, że będą odpływać inwestorzy z rynku, no bo to jest, nie chce nikt inwestować, kiedy wokół tematu krąży dużo takich negatywnych informacji. Zresztą no, ja sama jak poznaję nowych ludzi, jakichś znajomych, nie wiem, czy na żywo, czy na różnych portalach, to jak mówię, że jestem z kryptowalut, to mnie czasami blokują albo się pytają, czy to scam, czy chcę jakąś super inwestycję im zaproponować, ja czy chcę iść na to. Dlatego spotykacie się w tym gronie, bo tu macie akceptację. Tak. Właśnie się zorientowałyśmy, że tak jest. Co dopiero ja, jak jestem na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i powiem, że się zajmuję kryptowalutami, to mnie w głowę pukają.
No domyślam się. Ale to dobrze, że ciebie. Domyślam się. Ja też się czuję wykluczona w społeczeństwie. I w rodzinie. No więc tak, to powiedzieliście najważniejsze jakby argumenty. Oprócz tego, wiedząc jak to przebiega i w jaki sposób oszuści działają, możecie siebie uchronić przed tym, żeby nie zostać w to wplątanym, bo tu za chwilę Monika powie, jak można zostać uwikłanym w taki proceder prania pieniędzy, albo jeśli uważacie, że jesteście już tacy ostrożni i znacie się na tym, to możecie uchronić swoich bliskich, którzy również są czasami łakomymi kąskami dla oszustów. No i tak jeszcze, no oczywiście pranie pieniędzy w ogóle ma negatywny wpływ na gospodarkę kraju, na to, że wzrasta przestępczość i... Z którego to jest komputera? Z mojego? Wiesz co, ale może tu się wyświetli. Dobrze. Film powie więcej niż 1000 słów. A gdzie ten dźwięk? Jest. Z komputera, dobra. Będą napisy. Są napisy. Tak? Proponujemy panu inwestycje w Bitcoina. Teraz jest dobry moment. Podwoi pan swoje oszczędności w kilka dni. Straciłem wszystkie oszczędności. Pranie pieniędzy to włączanie środków pochodzących z przestępstwa do legalnego obrotu. Kryptowaluty wyłudzone przez oszustów mogą być wykorzystane właśnie do takich celów. Pranie pieniędzy wpływa na wzrost korupcji wśród polityków i urzędników. Twoje ciężko zarobione pieniądze mogą napędzać działalność narkotykową i hazardową. Przyczyniając się do prania pieniędzy, wspierasz też finansowanie terroryzmu. Uważaj na oszustów podających się za brokerów kryptowalutowych. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich środków i nie daj się oszukać. Przeciwdziałaj praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. To taka odpowiedź na a ty kim będziesz, gdy bańka pęknie. Ktoś widział? Jeszcze jest jedna ważna rzecz, o której nie powiedziałam. Co robią rządy państw, kiedy mówi się źle o kryptowalutach i rośnie wokół nich tylko zła sława? Banują. No i wprowadzają regulacje, a im więcej regulacji, tym więcej pracy na przykład na giełdzie nad tymi regulacjami, a to spowalnia nasz rozwój i musimy się zajmować tym, żeby wprowadzać regulacje, a nie tym, żeby prowadzić adopcję kryptowalut na szerszą skalę. No i też z naszego podwórka PR-owego bardzo ciężko jest gdzieś wyjść do jakichś mediów z tematem kryptowalut. Od razu nie zgadzają się na artykuły, czy w ogóle na jakieś materiały edukacyjne. Kryptowaluty nie. Nie będziemy o tym mówić, bo nasi czytelnicy nie chcą tego czytać, boją się i zamykają przed nami. No ja na przykład już mówię, że pracuję... Ja na przykład mówię, że pracuję w branży nowych technologii i to przychodzi. Dokładnie. Tak, no wiecie, jak rekrutuję do zespołu i kolega mówi, kandydat mówi, że no w sumie fajna oferta, ale ten rynek taki niepewny, branża taka trochę ryzykowna, poszukam czegoś innego. Teraz jeszcze jak Afganistan zakaże kryptowalut, to już w ogóle się rozsunę. A właśnie Afganistan ze statystyk jest najbardziej właśnie tam, najgorsza jest przestępczość, jeśli chodzi o pranie pieniędzy, z tego co wyczytałam. Nie, no sprzed dwóch czy trzech dni jest informacja, że Afganistan, rząd Afganistanu oficjalnie ogłosił, że nigdy nie zalegał w sumie Bitcoina i kryptowalut i zakaz, będzie zakaz, tak? Motyla, no skąd oni ciągnie wezmę? Z Rosji. Amerykanie wystąpili. Był fajny komentarz był do tego, no dorobiłem się, już nic nie muszę w życiu robić, wyprowadzę się do Afganistanu, nie powiedział nigdy. A jeszcze z takich ciekawostek, bo to też będzie później na koniec w quizie. Pierwszy kraj, który w ogóle zaczął walkę z praniem pieniędzy, to były Stany Zjednoczone w 1986 roku. Wtedy, kiedy tam Pablo Escobar rządził i prał pieniądze na masową skalę podczas... się dzieje. Thank you.
No, podczas tego, jak się rozwijał narkobiznes i on pierwszy zaczął robić takie strasznie skomplikowane transakcje między peso a dolarem, żeby ukryć pochodzenie swoich nielegalnych środków. No i właśnie wtedy zaczęła się w Stanach Zjednoczonych walka z praniem pieniędzy. Tak, może ta walizka symboliczna, która tutaj jest, wyglądała komicznie, bo w dzisiejszych czasach to nie do końca tak wygląda. Są wirtualne pieniądze, więc można to robić wirtualnie, natomiast miało to zobrazować po prostu, na czym to polega. Coś jeszcze? Tak, ja już... Tak? Czy nie? Dobra, to teraz jak możecie zostać wciągnięci nosem w pranie pieniędzy? Jest jakiś przedstawiciel Local Bitcoins? Ale no tak, to się zamknęło przecież. Zamknęło się, tak. Nie ma żadnego przedstawiciela. Kto korzystał kiedyś, ręka do góry, z Local Bitcoins? Okej, na czym to polega dla tych, którzy nie korzystali? Ktoś mógłby powiedzieć? Local Bitcoins działało jako escrow. Wpłacało się bitcoiny, wymieniało się cokolwiek innego na żywo i potwierdzało, że dostałem i transakcja szła do Local Bitcoins. I takie transakcje działały? Faktycznie sprawdzały się bez problemu? Nie działałem. Okej. Okej, to wyobraźcie sobie sytuację. Przychodzicie, kupujecie kryptowaluty, dostajecie gotówkę, idziecie z tą gotówką do sklepu, płacicie za chleb w Biedronce, pani sprawdza, banknot fałszywy, sprawdza, wydajecie już ileś tam pieniędzy i przy którejś transakcji okazuje się, że banknot fałszywy. Jesteście wrobieni w oszustwo. Tak, ja powiem historię nawet tutaj do tego. No. Ja tutaj chcę powiedzieć do tego historii od razu, że w Białymstoku moja mama jest tutaj oddziałową i ma koleżankę, która właśnie też pracuje w szpitalu. I właśnie tak przyszło zapłacić za bułki w sklepie i pani sprawdziła 100 zł, okazało się, że było podrobione. Przyjechały do niej służby na chatę, wszystko przewaliły, szukając nielegalnych pieniędzy. No oczywiście nie znalazły, więc to taki przypadek, ale 100 zł nie było, tych zakupów też. I sprzątanie jeszcze na dodatek w domu. Tak, ja nie chciałam o tym mówić. Nie chciałam o tym mówić, bo sobie myślę, kto w dzisiejszych czasach coś takiego robi, na ile realny jest ten przykład. I wtedy Monika mówi, w Białymstoku to się dzieje. I powiedziała o tej sytuacji. Inny przykład, no może trochę mniej realistyczny, ale mam nadzieję, że ku przestrodze. Przychodzicie, umawiacie się na transakcję, ktoś pokazuje, ok, mam pieniądze, chcę zapłacić, ale przejdźmy gdzie indziej, bo tutaj nie ma warunków. Zapraszamy gdzieś tam do pokoju hotelowego, tak? I co się dzieje tam na miejscu? Tak, tak, dokładnie, wpłacasz kryptowaluty, pieniędzy nigdy nie zobaczysz, koniec, nie? No właśnie, takie rzeczy się dzieją. I akcja z Local Bitcoin, dlaczego o tym powiedziałam? Bo no to jest publiczna informacja. Człowiek chciał, umówił się na transakcję, tak? To w Local Bitcoins było? Tak, tak, dokładnie. Pomóż mi zainwestować w kryptowaluty. Ktoś poprosił pana... Sylwestra. Pomóż mi zainwestować w kryptowaluty. A pan Sylwester się tym zajmował, więc mówi, okej, zajmował się tym zawodowo, tak? No i dobrze, wpłać mi tyle, ile chcesz zainwestować i ja ci pomogę. Gościu, prawdziwa sytuacja. Gościu wpłaca te pieniądze i mówi, nie zrobiłem szybkiego przelewu, więc wysyłam ci potwierdzenie zapłaty. Wysyła potwierdzenie zapłaty, faktycznie jest potwierdzenie z banku, że przelew poszedł i faktycznie ten przelew poszedł. Są tam dane osobowe, tylko dane osobowe należały do człowieka, który myślał, że kupił na aukcji sprzęt elektroniczny, zapłacił za niego. A potwierdzenie zostało wysłane w zupełnie innym celu, tak? I teraz gościu myślał, że zrobił legalną transakcję, że kupił sprzęt, nagle dostaje blokadę rachunku, bo to jak działa w tej chwili rząd? Najpierw dostajesz blokadę rachunku, a potem dopiero pismo z wyjaśnieniem, o ile w ogóle to pismo do ciebie dojdzie. No i dostaje pismo, wezwanie do prokuratury, tłumacz się, zostałeś wkręcony w oszustwo. Piszą do was ludzie, że proszę pomóż, chciałbym zainwestować w kryptowaluty? Zdarza się coś takiego? Piszą. Właśnie do mnie godzinę temu napisali. Ostatnio PMS-y proszę mi przysłać milion. Ja mówię, a nie za dużo? No właśnie. Nie za mało, trzeba było zapytać, nie za mało? Też już nie chcę.
ale ty piszesz i nawet nie wiesz, że piszesz. Dostaję ostatnio powiadomienie, jakiś czas temu na Instagramie Mike Satoshi cię obserwuje. Tak, akurat. Znowu. Dostaję wiadomość. Słuchaj, mam dla ciebie ciekawą propozycję. Widzę, że interesujesz się kryptowalutami. No i patrzę, przeglądam ten profil. Dziesiątki zdjęć były skopiowanych z prawdziwego profilu. Ja nie mogłam się dokopać tam do pierwszego zdjęcia, ale w końcu się dokopałam. Dużo się natrudził oszust, natomiast w pewnym momencie rzeczywiście te zdjęcia nie były od początku, więc można było sobie łatwo profile porównać. Dlaczego mówię o tych oszustwach? Jeżeli zostaniecie wkręceni w takie oszustwo i nie wiecie zupełnie o tym, nagle odzywa się do was właśnie, nie wiem, prokuratura, policja i nawet jeśli nie praliście tych pieniędzy, nie wiem, czy pierzecie, czy nie, zakładam, że nie pierzecie, więc skupiam się na tym... niecelowo, więc skupiam się na tym nieświadomym praniu, to i tak po pierwsze musicie się tłumaczyć, no, że tak powiem, udowadniać swoją niewinność. Po drugie dostajecie konsekwencję taką, że na przykład blokada rachunku bankowego, tak? No a jeśli trudno będzie się z tego jakoś wytłumaczyć, no to mogą być kolejne jakieś tam wezwania, no i grozi oczywiście kara pozbawienia wolności. 5 lat. Tak, 5 do 8 lat nawet można dostać. To dla mnie to żywot. No właśnie, dlatego o tym mówię. I może myślicie sobie, mnie to nie dotyczy. Natomiast rzeczywiście większość osób, które są celem takich oszustów, to są osoby w wieku jakim? Ty mówiłaś w statystykę? No poniżej 21 roku życia większość. Bo ja generalnie czytałam, że poniżej 30 w największej mierze, tak, różne mówią. W ogóle głównym takim narzędziem do tego, który teraz przestępcy wykorzystują do prania pieniędzy, to jest kradzież tożsamości. I to dotyczy właśnie młodych ludzi. Ty mówiłaś tak, no... wiecie, do 24 roku życia mniej więcej. Czyli raczej to są młodzi ludzie. Okej. Okay. Kto kupuje to... NFT? Kto nie kupuje? Naprawdę? Ja. Wierzycie w NFT? Tak. Nie, ale dają zarobić. Okej. Okay. A jak można prać pieniądze przez NFT? Jak można prać pieniądze przez NFT? Zrobić NFT i sprzedać po sobie widomość. O właśnie, bardzo dobrze. Brawo. Nagroda dla tych dwóch panów. Może mieć dwa portfele. Mieliśmy. Przyjęła taka influencerka, tak. Która sobie sprzedała. Mieliśmy rzucać tymi workami. Ale workami. Ja potem zostanę oskarżona o. Ale tam są. Ale tam są chyba jakieś szklane rzeczy, tak. Więc stwierdziliśmy, że nie chcemy wzywać pogotowia. Dokładnie, to jest typowy sposób na przepranie pieniędzy, tak? Kupujesz sam od siebie, emitujesz NFT, kupujesz sam od siebie z drugiego portfela i w ten sposób wprowadzasz te nielegalne środki do legalnego obrotu, później je sobie wypłacasz i normalnie możesz iść do notariusza, kupić mieszkanie, kupić samochód, bo jeśli to zrobisz z brudną gotówką, zapytają cię o źródło pochodzenia środków, no to już trudniej będzie teraz to wyjaśnić, ale jeśli sobie zrobisz te kilka transakcji, no to już zupełnie inaczej, nie? Ta słynna sytuacja, że jakiś się założył działalność, jeden malował obrazy i sprzedawał drugiemu i wyłudzanie jakieś dotacje na firmę. Tak, było. I dotacje pędzili, było płatne pożyczką i warto z obrazu. No właśnie, znaczy teraz coraz mocniej rządy się przyglądają temu rynkowi i temu KYC, którego tam nie ma. Z OpenSea. Zrobią ci kołdź. OpenSea jest taką samą giełdą, jak i wszystkie inne. No nie do końca. No właśnie, dlaczego nie? Może... Dlatego, że NFT, tak, ale generalnie możesz sobie tam kupić, sprzedać. No, ale OpenSea jest giełdą peer-to-peer. Ja sprzedaję wszystko, co mnie tylko pod rękę potrzebuje. A jest KYC? Nie ma. I to jest znacząca różnica, prawda? No właśnie. No właśnie, więc jest jakaś tam przestrzeń, natomiast żeby nie było, są już firmy, które wykrywają takie oszustwa, namierzają. Są firmy, które automatycznie dzięki swoim oprogramowaniu wykrywają, skąd przyszły dane środki, z jakiej giełdy, z jakiej platformy i gdzieś tam trwają prace nad tym, żeby to wykrywać. No dobra, ale ja tu nie będę opowiadać o kryptowalutach, bo są sami eksperci, widzę. Przejdźmy do takiego trochę świata normalnego.
Normalny was nie interesuje, ale jak przez OLX można oszukać tak, żeby przeprać pieniądze i żeby ofiara po prostu zrobiła to bezwiednie, bo zrobi to nieświadomie. Znacie takie przykłady? Znamy. Słucham. Sam zostałem oszukany na 200 dolców. Facet kupił ode mnie taką rzecz. Przysłał mi fałszywy wykres, że wpłacił na mBank, ale pod warunkiem, że ja to wyślę. No i ja głupi oczywiście wysłałem, tylko że kasy nie zostało. Sprawka, cała strona była fałszywa. Żadnych pieniędzy. Przedmiot poszedł. 200 dolców w plecy. Kto dał się jeszcze oszukać, ręka do góry, na jakieś takie skamerskie oszustwo? Nikt się nie przyzna, więc brawa dla tego pana, że się przyznał. I o to chodzi, uczmy się od siebie, uczmy się na błędach innych, a nie na swoich, bo naprawdę tu nie chodzi tylko, że utracisz pieniądze, bo ktoś ci ukradnie twoje kryptowaluty, ale jeżeli oddasz swoją tożsamość, to no, tam się dzieją różne rzeczy. Zakładają na twoje dane rachunek bankowy, normalnie na koncie w banku i tam już dzieją się takie rzeczy, że na pewno w końcu ktoś zapuka do waszych drzwi i wcale nie po to, żeby wpaść na kawę. O! Nie wiem, 600 zł tygodniowo można zarobić. Tak jest. Prezent, nagroda dla tego pana. Ale ogólnie tożsamość przecież $10 kosztuje. Łatwe pieniądze. Tester aplikacji, nie konta bankowe. Kiedyś było napisane wprost, tester aplikacji bankowych, czyli musisz robić przelewy, tak? Teraz już piszą, nie konta bankowe, bo za dużo wokół tego było szumu, że robisz jakieś transfery nie swoich pieniędzy, ktoś cię do tego prosi cię, tak? Ale ty się czujesz w obowiązku. I jak to wygląda? Dlaczego o tym mówię? Proponują już płatność w krypto. Zaczynają na OLX mówić płatność w krypto, tylko załóż portfel w krypto. Jak nie umiesz, my ci pomożemy. Potem ci pokażemy, jak te krypto zamienić na fiaty i dostaniesz z tego kasę. Zapraszamy. Prosta aplikacja, tylko weryfikacja, tak? Czyli instalujesz aplikację. To nic, że właśnie infekujesz sobie telefon czy komputer, no i myślisz, że testujesz po prostu program, który ma gdzieś tam, no trzeba mu wykryć błędy, tak? Mogę prosić o kliknięcie? Generalnie zasada jest taka, że im łatwiejsza praca na OLX-ie, tym większe prawdopodobieństwo. Tym większe pieniądze. Jak to wygląda? Zobaczcie. Odpowiadamy na takie ogłoszenie. No pewnie myślicie sobie, mnie to nie dotyczy, ale pomyślcie o swoich, nie wiem, dzieciach, kuzynostwie, rodzeństwu, o tych, którzy naprawdę mają mało czasu, bo studiują na przykład, chcą jakąś dorywczą pracę, potrzebują pieniędzy. Idealny po prostu target, tak? Wysyłają CV, także już gdzieś tam jakieś dane udostępniają, no bo jak inaczej ubiegać się o pracę, tak? No i dostają taką wiadomość. Jesteśmy firmą taką i taką w branży płatności online. Oczywiście nie musisz mieć doświadczenia, małe zaangażowanie czasowe i szukamy pracowników na stanowisko pośrednik płatności. W praktyce wygląda to tak, że na pana konto będą przychodzić losowo wygenerowane pieniądze z systemu. Tak, nasz system wygeneruje różne przelewy oraz testujemy ich algorytmy. Pana zadaniem jest przez pierwszy miesiąc jest wypłacanie pieniędzy bankomatem lub w placówce, a następnie wpłata na poczcie, na dane, które udostępniamy. No wy się śmiejecie, ale naprawdę ludzie w to idą, bo wygląda to na prostą, wygląda to na prostą pracę. Mogłabyś myszkę odsunąć? Jak tutaj się odbywa pranie pieniędzy? Mamy jak na dłoni, nawet tutaj się za bardzo nie kryją, tak? Dostajesz jakieś pieniądze od kogoś, z nieznanego pochodzenia pieniądze, z nieznanego źródła. Tak, na przykład, tak? Dostajesz pieniądze, masz robić kolejne przelewy z tych pieniędzy, a część masz wypłacać na gotówkę. Zauważcie, że bardzo często albo na początku jest gotówka, albo na końcu, albo gdzieś tam nawet pomiędzy. Te kryptowaluty są tylko na jakimś tam niewielkim etapie. Gdyby podpiąć do tego hasła,
Be Your Own Bank. Jesteś bankiem, rozliczasz przelewy. Tak. Okej, okay, to poproszę o kliknięcie. Kto dostał maila od prezesa giełdy kiedykolwiek? Ręka do góry. Od tak zwanego prezesa giełdy. Google dobrze pisał. Ja od prawdziwego, ale zignorowałem. Nie może dostałem. Mi tylko Ringlu chce dać pieniądze, albo Coinbase pole tu mówi, że KYC nie przyszedł i meta ma straszczego. Coinbase co chwilę wysyła, nie? Ale też jest na przykład wiadomości odnośnie przesyłki. Mhm. A tak, no to tak. W ogóle z tymi linkami to jest tak, że właśnie moja znajoma kiedyś kliknęła w taki link chyba z banku i ona w niego kliknęła, zalogowała się, nic się nie stało, więc się wylogowała i nie zwróciła na to uwagi, a potem dostała jakieś tam wezwanie, bo okazało się, że ktoś przez jej konto 200 tysięcy złotych gdzieś tam wpłacił, przelał dalej, bo w taki sposób zyskali do niej dostęp do tego konta i ona teraz musi się tłumaczyć chyba z tego. Chyba nie powiedziała wszystkiego. Ale kliknęła w link, zalogowała się na swoje konto i oni... Tak, kliknęła w link. Ona kliknęła, zalogowała się, tam zobaczyła, że nic się nie dzieje, to się wylogowała, nie, i nie, dalej się nie zastanawiała, o co chodzi. Okej. Nie, przesłali przez jej konto 200 tysięcy, ona tego nie zauważyła, że ktoś wpłacił, wypłacił, przelał dalej. Nie wiem, co się stało. Może jakiś czas temu. Trochę już przestali, wyluzowali z tymi linkami tam odnośnie przesyłek, nie? To już się zaczęło robić takie nagminne, że ludzie zaczęli odpisywać, spadaj delikatnie mówiąc. Poza tym jesteś coś takiego jak SIM swap scam, czyli też potrafią przechwycić twoją kartę SIM. Ostatnio pisaliśmy o tym artykuł i... W Polsce to chyba nie jest aż tak popularne, ale w Stanach. I jak śpisz, to mogą dostać twoje SMS-y, także to są... I jak to się odbywa? Może chciałbym się podzielić? Jak to się odbywa? Ile czasu to trwa? Są sieć komórkową, tak? BTS swój, jakby prywatny, tak? I całą komunikację się przekrytuje z telefonu, tak? W okolicy. To jest jedno, chyba że ma się dostęp do infrastruktury. Sikrusze tak zwane, ale to nie coraz słabiej działa, bo telefony nie chcą się łączyć z wieżami, które nie szyfrują komunikacji, więc to nie zawsze się da. Ile czasu trwa takie przechwycenie tych danych? No, od momentu, gdy postanawiasz, ok, zrobię to, tak, przechwycę te dane. Na pojutrze robimy akcję. W Stanach to chodziło do tego, że tam wręcz szli i mówili, że zgubili kartę SIM i na kogoś tam, wydać kartę SIM bez weryfikacji. Coś takiego też czytam, że takie rzeczy nawet potrafią zrobić. Z strony, jak tam można głosować w wyborach bez podania tożsamości do tego. Okej, okay, super, nie, super, że o tym mówicie, bo ci, którzy o tym nie wiedzą, nie przyznają się, że nie wiedzą, a myślę, że warto, żeby to wybrzmiało, że to wcale nie jest takie trudne. My jako pracownicy giełdy Kanga jakiś czas temu zaczęliśmy dostawać wiadomości od osoby podszywającej się pod prezesa. I teraz prezes pisze, proszę o pilny kontakt, tak? Albo pisze, słuchaj, jestem na spotkaniu, potrzebuję pilnego przelewu. No, najczęściej do działów finansowych firm piszą i tutaj jest, że słuchaj, szybko potrzebuję, wyślij mi przez ten link, ale zaczęto pisać do pracowników. Także łatwo jest odgadnąć, jak ktoś ma domenę firmową, jaki jest adres mailowy. Zwróćcie uwagę na maile i tu już nie mówię o tych mailach, o których mówił wiele razy Mike, że tam jest jakiś link właśnie od razu w mailu, kliknij w link i coś zrób, tylko jest budowanie najpierw zaufania, czyli najpierw jest budowanie zaufania, że pisze osoba z poziomu autorytetu, tak? Prezes do ciebie pisze, słuchaj, proszę o pilny kontakt, potem od razu przenosimy się dziwnym trafem na WhatsAppa i na WhatsAppie dostajecie link. Przez ten link macie zrobić przelew, tak? Ta osoba dostaje przelew i ileś takich przelewów, jak w końcu dostanie, zbiera się większa kwota, trzeba to gdzieś tam zamieszać, przeprać, żeby to później wypłacić, jakoś się tym zająć. Dlatego mówię to w kontekście nieświadomego prania pieniędzy. Dlaczego ludzie tak na WhatsApp chętnie oszuści zapraszają?
Jak to jest z tym WhatsAppem? Bardzo często proszą, nawet w takich ogłoszeniach z OLX-a. Niby WhatsApp jest szyfrowany, z drugiej strony gdzieś tam te dane wcale nie są takie bezpieczne. Jak to jest? Że oni nie chcą mailowo się kontaktować. WhatsApp przede wszystkim nie świeci od razu ostrzeżeniami, tak? Że to jest jakiś tam link zły czy coś dalej, tylko po prostu grzecznie tak, to jest fakt. No zobacz, tutaj już od razu ta wiadomość może być niebezpieczna. Na Gmail, tak, Gmail akurat ma te filtry dobrze ogarnięte, natomiast tak to wygląda. Myślę, że wy mi powiecie, jako osoby bardziej techniczne, w czym WhatsApp jest taki atrakcyjny dla oszustów, w czym przeważa nad innymi komunikatorami, tak? Popularność. To ma Facebooka, ma WhatsAppa generalnie, więc... Otóż to, dobra. Poproszę dalej. A dostaliście kiedyś maila z komisariatu policji? Mail? Czy ktoś kiedykolwiek dostał maila z, prawdziwego maila z prawdziwego komisariatu policji? Czy raczej pismo? A tutaj też jest Gmaila, także to jest No tak, tak. Jak wygląda oszustwo na policjanta w takiej wersji mailowej? Prowokacja najczęściej. I co pisze taki pseudokomisariat? Ktoś chce ukraść pieniądze, nie chce być zapać złodzieja, rzuć pieniądze do reklamówki i wstać przez okno, tak. Ale naprawdę widziałeś takie case'y, czy teraz wymyślasz na bieżąco? Nie wymyślę, naprawdę tak się dzieje. Okej, dobra. Możemy obdarować prezentem. A ja dostałem takiego maila, że chcę się z tobą umówić. I jak? Oszustwo. Oszustwo na romans jest bardzo popularne. Mój kolega do mnie jakiś czas temu mówi, patrzcie, jaka fajna dziewczyna do mnie pisze, mówi, że pracuje w Binance i że mi pomoże wzbogacić się na krypto. No i ja mówię, a jak wyglądała ta konwersacja? No my już ze sobą piszemy kilka miesięcy, także słuchajcie, to nie jest takie hop-siup, że drugi mail i od razu link. I ona w pewnym momencie tam... Tak, ona go komplementowała, pisali ze sobą regularnie. W pewnym momencie ona mówiła tam, że ma dużo pracy, odzywała się coraz rzadziej, ale pisała, załóż konto na tej i na tej stronie i ja cię tam poinstruuję, co dalej zrobić, żeby kupić kryptowaluty i się na nich wzbogacić, tak? Pomijając fakt, że się nie wzbogaci i że straci pieniądze, musi tam podać swoje dane osobowe, tak było w aplikacji, także jeszcze sprzedajesz swoją tożsamość przy okazji, a na tę tożsamość są potem zakładane konta na przykład w banku, żeby przeprać pieniądze, czy gdzieś indziej. I stajecie się mułami, tak? Stajecie się osobami, które są potrzebne po to, żeby przeprać pieniądze. To też dostawaliśmy i my jako pracownicy, ale też dostawały osoby w ogóle spoza branży. Ministerstwo Sprawiedliwości Karnej dla Nieletnich. Słuchajcie, proszę zapoznać się z zarzutami. Proszę zapoznać się z zarzutami wobec pana w dokumencie, a następnie skontaktować się z nami, z wrażenia. W przeciwnym razie musielibyśmy dokonać aresztowania. To jest jeden z takich przykładów. Co się dzieje później? Nic. Co się dzieje w sytuacji, gdy odpisujecie, czy ofiara odpisuje na tego maila, proszę tam o więcej wyjaśnień. Jak dalej działa oszust? Jak dalej można w takie oszustwo się wplątać? Znaczy przede wszystkim to też musi... Dajesz pięć koła i zamykamy sprawę. Tak. Dokładnie, tak. Ja sprzedać ten mail innym oszustom, że zobaczcie, to jest frajer, który wierzy w taką rzecz. Tak, bo oni najpierw sprawdzają, czy ktoś rzeczywiście ma coś tutaj do ukrycia, bo jak się zaczyna tłumaczyć, to znaczy, że już ma coś do ukrycia i można go ewentualnie dalej szantażować. Więc na początku jest takie przesianie ludzi, którzy rzeczywiście zauważyli, że to jest oszustwo, a tacy, którzy się tam boją, to... Tak, a nie trudno, słuchajcie, wywołać emocje, które powodują, że zaczynamy się denerwować. Wystarczy oskarżyć nas o pedofilię czy inne zarzuty. I proszę bardzo, to jest niby mail, takie pismo normalnie z podpisem. Ja tam ucięłam, żeby było większy font. Natomiast normalnie jest podpis odręczny. Tak,
jestem pan Paweł Dzierżak, tak? No, pomijając jakby te rzeczy, ale chcielibyśmy poinformować cię, że jesteś przedmiotem kilku toczących się postępowań sądowych. Jakie to postępowania, to sobie przeczytajcie. Natomiast interesujące jest, istotne jest to, co jest pod koniec. Prosimy tam o reakcję w ciągu 24 godzin. Także pamiętajcie, że jak ktoś naciska presja czasu, to jest już czerwona lampka. A oprócz tego jest taki, powiedzmy, szantaż, tak? Presja. W przeciwnym razie akta zostaną przekazane stowarzyszeniom antypedofilskim i mediom w celu opublikowania informacji o osobie zarejestrowanej w NSOR. I teraz sobie może pomyślicie, a dobra, mnie to nie dotyczy, ale nie wiem, szukacie grafiki do prezentacji i traficie na jakąś dziwną grafikę, która w ogóle nie jest na temat i sobie myślicie, kurczę, była taka sytuacja, ten wywiad internetowy to wychwycił, że ja przez te 3 sekundy patrzyłem na ten obrazek, którego w ogóle nie chciałem wyszukać, tak? I się zaczynają ludzie stresować i odpisują, zaczynają się tłumaczyć. No i wtedy jest szantaż, jest albo tam informacja, że masz wpłacić, bo inaczej opublikujemy dane. Pieniądze wpłacasz, oczywiście ich potem nie widzisz, ale jeżeli w inną stronę to pójdzie, jeżeli powie, proszę tutaj link do płatności, możesz zrobić szybki przelew, żeby zmieścić się w tym terminie 24 godzin, klikasz ten link, tam masz przejście, logowanie się do banku, oddajesz swoje dane do konta bankowego i już przez twoje konto przechodzą takie rzeczy, że no, masz to jak w banku, że skontaktuje się ktoś z zapuka do drzwi i zapyta, o co chodzi, co to za przelewy. Banki mają to dobrze, powiedzmy, ten system alert zrobiony, że łatwo blokują konta, nawet w sytuacji, gdy nie mamy. Niekoniecznie jakby ktoś faktycznie miał takie jakieś kryteria spełnione, że wykonywał jakieś takie podejrzane przelewy, to bank woli najpierw zablokować konto, a potem prosić o wyjaśnienie. Więc jakie są dla nas konsekwencje? Nie mówię tu już o tym, pomijając to więzienie. No po prostu brak dostępu do swoich środków, tak? Nie będę mówić nie trzymaj pieniędzy na giełdzie, tylko może będzie bardziej pasować nie trzymaj pieniędzy na koncie w banku. No dobrze. Policji to jest ciekawa sprawa. No. Ale tak. Takie maile też przychodzą z zagranicy. Na przykład ja dostałam z Francji i miałam pismo po francusku. Jeszcze nie mogłam go skopiować, żeby sobie przetłumaczyć, co tam jest napisane. Tak, no to dokładnie. Jeszcze proszę mnie z dyrektorem pomóc. No właśnie. Proszę wybrać. Koleżanka z zespołu miała taki przypadek, że ten adres mailowy, tutaj on był jakiś dziwny, ale adres mailowy oszust taki wymyślił. No tak, ale co 2.cbzc policja? Oszust sprawdził faktycznie na stronie danego komisariatu policji, kto pracuje w tym komisariacie, wymyślił sobie adres, imię, kropka, nazwisko, małpa, domena tego komisariatu i podał taki adres mailowy. Naprawdę wyglądało to realistycznie, ale jak koleżanka akurat pracuje w obsłudze klienta naszej giełdy i jak sprawdziła ten adres mailowy, okazuje się, że oni nie mają w ogóle tam głębi poszukań, nie mają w ogóle imiennych skrzynek. Albo CBŚP, albo policja, albo coś. Zawsze jest gof.pl, końcówka i inne to są fejki zawsze. Tak. I teraz dlaczego o tym mówimy? Dlaczego wam o tym mówimy, skoro wy wszyscy wszystko wiecie? O tym za chwilę, ale mówimy o tym też po prostu w mainstreamie, mówimy o tym do szarego Kowalskiego tak zwanego, który idzie sobie ulicą i w ogóle nie jest świadomy tego, że takie rzeczy się dzieją, nie skupiają się na tym, więc idziemy i mówimy uważaj na oszustów, uważaj, bo możesz zostać wciągnięty w pranie pieniędzy. Nie pieprz, czyli nie pieprz kryptowalut, przeciwdziałaj praniu pieniędzy, przeciwdziałaj innym oszustwom i edukuj w tym zakresie, edukuj innych, edukuj swoich bliskich, bo to oni często są na to narażeni. Albo ci młodzi, albo ci starsi. To jakby jest główny taki target. Także moja gdzie jesteśmy? A tu. Najlepsze zabezpieczenie możliwe, nie ma w ogóle bankowości internetowej. O! Moja ciotka tak samo. Zapukała do niej do drzwi pani, która
nie wiem, jak to się stało, ale wiele razy do niej przychodziła, proponowała jakąś pomoc, proponowała, bo to osoba starsza, proponowała, że ją w czymś wyręczy, zrobi jej zakupy, przychodziła, aż pewnego dnia przyszła, zabrała właśnie te wszystkie pieniądze, które miała tam w szafce schowane razem z biżuterią i zniknęła i więcej się nie pojawiała, więc no pytanie, czy to było najbezpieczniejsze, ta gotówka. To jest zdjęcie z trójmiejskiego pociągu, także również w, po prostu dla codziennych pasażerów, gdzieś tam do codziennych pasażerów wychodzimy, to jest z kantorów kryptowalutowych, Kanga ma sieć kantorów partnerskich, nie swoich. I w tych kantorach bardzo często są sytuacje, w których ktoś próbuje, ktoś sprawdza i dzwoni. Jak wygląda taka próba oszustwa? Ktoś wie w kantorze? Jak to robić? Nie będę edukował w tej temacie. Jak oszuści działają? Ja tam korzystam z bitomatu. Kantorią mijam. Ktoś dzwoni do ciebie i ci na kupę bitcoinów, tak? Tylko nie daj się zmanipulować tak. W kantorze, oni będą odradzali. Tak. Oni na przykład. Pytać, czy ktoś tak. Się tutaj namówił. Dobra. Nagroda dla tego pana? Bardzo aktywny. Tak jest, gratulujemy. Jasne, ale często jest też tak, że po prostu oszuści dzwonią do konkretnych kantorów, zanim przyjadą, bo mówią, że chcą wpłacić większą gotówkę. I dzwonią, żeby się po prostu kantorowiec na to przygotował. I tam mówią, jaką gotówkę, próbują negocjować procent, tak, przyjadę, zrobię to szybko, będziesz miał zysk, tak, i jednemu się zaświeci czerwona lampka, no to powie nie wykonam tej transakcji. Ale on tak podzwoni po 10 kantorach i ktoś w końcu powie, dobra, przyjdź pan, zorganizujemy te pieniądze, będziemy działać. Współuczestniczenie właśnie w takim procederze też jest karalne, więc bardzo mocno edukujemy również partnerów kantorowych w tym temacie i tu nie chodzi tylko o to, że zawsze nie wiem, wylegitymuj, tak, niech pokaże dokument tożsamości człowiek. Po prostu ma prawo osoba z kantoru powiedzieć nie zrobimy tej transakcji, tak? No bo po prostu nie chcemy tak w to wchodzić, bo już widzą jakieś podejrzane czy zachowania, czy no są pewne takie rzeczy, nie będę mówić, bo za ułatwianie, jak to było, ułatwianie, za instruowanie jak popełnić przestępstwo też są paragrafy. Natomiast pocieszające jest to, że... Pocieszające jest to, że oni działają schematycznie. Oni działają schematycznie i można to zidentyfikować. Tylko z racji tego, że firmy to identyfikują, najsłabszym ogniwem jest ten człowiek, który jest tym pierwszym kontaktem. Dlatego o tym mówimy. Mamy jeszcze jakieś zdjęcie? Tak, jeszcze z kontoru. Aha, plakat po prostu, okej. Co to też daje, te plakaty? No, widzimy też z tego, co dostajemy jakąś informację zwrotną, to po prostu jak taki człowiek o nieczystych intencjach przyjdzie, spojrzy, gdzieś tam posłucha o co chodzi, no to też dwa razy się zastanowi, jak tutaj ugryźć ten temat, albo w ogóle odpuści, tak? Także jesteśmy na to mocno, mocno przygotowani i zachęcamy Was, dołączcie do akcji, zostańcie partnerem kampanii, bo im większy rozgłos będzie miał ten przekaz nie pierz kryptowalut, przeciwdziałaj i edukuj też swoich bliskich, osoby w swoim otoczeniu, tym większa szansa, że ten PR nie będzie aż taki dla kryptowalut zły. Dokładnie. QR-kod, tak? A, już proszę. QR-kod, zaraz generalnie mamy wejdziecie sobą... na zainfekowaną stronę. Mamy ze sobą plakaty, więc jeśli ktoś ma miejsce, gdzie mógłby taki powiesić, to można od nas wziąć. Ja usiądę, bo się czuję, jakby mi robiono zdjęcie. Dobra, to mamy teraz konkurs. A, dobra, no to działaj. Każdy, kto chce wziąć udział w konkursie, to przygotowuje telefon, bo trzeba będzie zeskanować kod QR. Zróbmy teraz małą przerwę i wrócimy do konkursu, bo pizza, żeby nam nie wystygła całkowicie. Dobra. Jakiś czas temu.
I to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Mam nadzieję, że uzyskaliście jakieś informacje. Na żywo było super. Pamiętajcie, już niedługo trzecia prelekcja, którą z kolei wygłosił Rafał Kiełbus. A dodatkowo już 16 czerwca kolejny Kryptostok, na który serdecznie zapraszam. Widzimy się. Cześć, a jak się podobało, łapa w górę.